No niestety gdzie indziej wcale tak dobrze się nie działo. Dlatego, że Anwar as-Sadat okazał się zdrajcą z muzułmańskiego, z arabskiego punktu widzenia, bo podjął rozmowy z Izraelem. Ale jednocześnie te rozmowy doprowadziły do czegoś, co w późniejszym czasie, do dnia dzisiejszego, stworzyło ów nurt dialogowy z Izraelem i który do dnia dzisiejszego trwa. Proszę o tym pamiętać, że nie możemy Palestyńczyków uważać wyłącznie za Hamas, za dżihad, tylko że Palestyńczycy to również ten nurt, który dąży do tworzenia swojego państwa w dialogu z Izraelem. I ten nurt właśnie wtedy się rodzi. On jak gdyby pozostaje na zewnątrz tego drugiego nurtu, o którym mówiłem, tego terrorystycznego, bo przypominam, że obok rozwijał się terroryzm palestyński, tymczasem tutaj mamy rozwój fundamentalizmu. Na razie funkcjonują one oddzielnie. Kiedyś się połączą, ale to jeszcze nie w tym momencie. To dopiero kiedy dojdzie do następnych wydarzeń, ale to już wkrótce. Rewolucja w Iranie, początek 79 roku, koniec 79 roku, jest to okupacja Afganistanu przez Związek Radziecki. Dla muzułmanów znowuż coś, co jest nie do przyjęcia, nieakceptowalne. Reakcja oczywiście jest absolutnie negatywna i zapewne zostałaby tylko negatywna, gdyby nie pewien czynnik. Tym czynnikiem był znany nam, myślę też pozytywnie, prezydent Reagan, amerykański prezydent Ronald Reagan, który właśnie przejął władzę w 1980 roku. Jako zacięty antykomunista postanowił ten problem natychmiast rozwiązać. Jak go rozwiązać? Bardzo prosto. Wciągając w tę walkę muzułmanów. Powstaje, dzięki również pomocy, ale nie tylko, bo inicjatywa jest muzułmańska, ale dzięki pomocy amerykańskiej front walki, czy front nawet dżihadu, używało się tego słowa, czyli tej wojny świętej w cudzysłowie, jak często mówimy, przeciwko bezbożnikom komunistycznym w Afganistanie. Z jednej strony są środki amerykańskie, ale przede wszystkim broń i szkolenia amerykańskie, natomiast nie ma funduszy, nie ma pieniędzy. Skąd brać pieniądze? A pieniądze są. Te pieniądze są wśród bogatych muzułmanów. Warstwa bogatych muzułmanów powstała w wyniku naftowego boomu lat 70. Ludzi, którzy dysponowali olbrzymimi sumami, olbrzymimi pieniędzmi, a każdy wierzący muzułmanin uważa za swój obowiązek poświęcić te sumy na święte cele. I wielu było takich, którzy gotowi byli finansować ową wojnę antyradziecką, antykomunistyczną przeciwko bezbożnikom. I rzeczywiście ta wojna się rozpoczyna, finansowana z tych olbrzymich pieniędzy, które napływają i które potrzebują organizatorów. I tacy organizatorzy się znaleźli. Jednym z tych organizatorów był znany nam Usama ibn Ladin, właśnie przedsiębiorca, który dorobił się na owym naftowym boomie. Ta wojna w Afganistanie kończy się zwycięstwem. Kolejnym zwycięstwem muzułmańskim w 1989 i wycofaniem się Związku Radzieckiego jeszcze z Afganistanu. Dla muzułmanów kolejny dowód, że oto, kiedy zwrócimy się do Boga, kiedy będziemy
kultywować dzieło Boga na ziemi, to osiągniemy zwycięstwo. To jest propaganda, którą stosują wobec muzułmanów wszyscy świątobliwi mężowie, alimowie, i jest to propaganda logiczna, uzasadniona. Znaczy, nie do odrzucenia. Nie można powiedzieć, że kiedy się muzułmanie zwróciliście do Boga, to ponieśliście klęskę. Nie, nie ma czegoś takiego. Jesteście przez Boga akceptowani. Koniec wojny oznacza jednak jeszcze co innego, tej wojny afgańskiej w 1989 roku. W Afganistanie służyło zapewne 100 tysięcy żołnierzy, którzy zostali wyszkoleni doskonale w wojnie partyzanckiej z całego świata muzułmańskiego. Od Algierii po Pakistan, a może i Indonezję. Ludzie, którzy po pierwsze nie mieli co robić, bo byli biedni. Po drugie chętnie jako muzułmanie ulegali owej propagandzie, ulegali. Akceptowali tę propagandę i ruszali do działań po to, żeby dzieło islamu było realizowane. I tu się zaczyna moment zwrotny, moment, w którym następuje połączenie owych dwóch nurtów, tego nurtu terrorystycznego, wyrosłego w Palestynie, ale szerzącego się coraz bardziej, oraz nurtu fundamentalistycznego w islamie, tego powiadającego do Boga, pójdziemy do Boga, zwyciężymy. Kiedy to było? Dokładnie zaraz po opuszczeniu przez Związek Radziecki Afganistanu. Rok 1990, inwazja iracka w Kuwejcie. Mamy 100 tysięcy żołnierzy arabskich rozproszonych po całym świecie, którzy chętnie wspomogą przynajmniej tę drugą stronę, nie iracką, bo Irak, pamiętajmy, jest bezbożnikiem, o czym proszę pamiętać. I zawsze państwo irackie, a zwłaszcza rządy Saddama Husseina, były świeckie, niemuzułmańskie i nieakceptowalne. Czyli ci pobożni muzułmanie z funduszami i wolnymi rękami do walki gotowi byli ruszyć na front. I rzeczywiście Usama ibn Ladin, który stawał się postacią coraz wybitniejszą w sterowaniu owymi funduszami i działaniach, zwraca się do króla Fahda z propozycją, że będzie uczestniczył w wyrzucie króla Fahda Arabii Saudyjskiej, że będzie uczestniczył w wygnaniu Saddama Husseina z Kuwejtu. Fahd odrzuca, ponieważ przyjmuje propozycję amerykańską, że Amerykanie to uczynią. I tak się dzieje. Co to znaczy dla Usamy ibn Ladina, który dotychczas był zwolennikiem Amerykanów? Oznacza to dla niego koniec z amerykańską przyjaźnią. Odwracamy się. On, fundusze muzułmańskie, wojska muzułmańskie, czy ci ludzie, którzy zostali wyszkoleni, teraz będą służyć działaniom innego typu. Działaniom, nazwijmy to antyzachodnim, ale przede wszystkim antyamerykańskim. I za chwileczkę do tego powrócę, ale teraz potrzebny mi jest kawałeczek ideologii. Otóż w tym nurcie fundamentalistycznym ukształtowała się radykalna ideologia braci muzułmanów, którą opracował jeszcze w latach 60., a właściwie nawet chyba w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 50., Sayyid Qutb, Egipcjanin, członek Stowarzyszenia Braci Muzułmanów, który wypracował teorię zwierzchnictwa Boga, Hakimiyatullah, zwierzchnictwa Boga nad całym światem. Według tej teorii jedynym dozwolonym systemem władzy w świecie jest władza boska.
I jedynym sposobem oddawania czci komukolwiek jest oddawanie czci Bogu. Wszelka inna władza, wszelki inny sposób oddawania czci są nie do przyjęcia, są nieakceptowane, są do odrzucenia. Trzeba dołożyć wszelkich starań po to, żeby władza Boga, zwierzchność Boga na świecie zapanowała. Co to znaczy wszelkich starań? To znaczy, wszystkie metody są dozwolone. Najpierw trzeba przekonywać. Jeżeli przekonywanie nie pomoże, należy narzucać siłą to przekonanie. Należy zmuszać ludzi do przyjęcia takiego stanowiska. Jeżeli nie siłą, to nawet należy zabijać i niszczyć. I tu jest ta droga ku wykorzystaniu terroryzmu czy usprawiedliwianiu terroryzmu. Dżihad za wszelką cenę. Będziemy niszczyć wszystkich naszych wrogów, jeżeli nie zaakceptują naszego stanowiska. Kim są ci wrogowie? W pierwszej kolejności, i to powiada zarówno Sayyid Qutb, jak i późniejsi jego kontynuatorzy, tak jak Ayman al-Zawahiri, w pierwszej kolejności tymi wrogami są muzułmanie, ci są najgorsi. Muzułmanie, którzy nie przyjmują tej zasady. Ich należy zmusić. Ale w drugiej kolejności jest reszta świata, jesteśmy my. Jest cały świat zachodni. Czyli powinniśmy dążyć za wszelką cenę ku temu, powiadają fundamentaliści muzułmańscy, żeby taka ideologia zapanowała na świecie, żeby nasze idee zostały przyjęte. I to jest ta ideologia, którą przyjmuje Usama ibn Ladin, postać coraz bardziej wtedy znacząca i rzeczywiście funkcjonująca. Początek lat 90. jakie mamy miejsce? Gdzie się coś dzieje w świecie muzułmańskim? Algieria, unieważnione demokratyczne wybory siłą, przewrotem wojskowym z oklaskami, które słyszymy z Europy i z całego świata. Co to za demokracja? Gdzie chcemy szerzyć demokrację w Algierii? Czeczenia, początek lat 90., zaraz po upadku Związku Radzieckiego po 91. Bośnia, początek lat 90. Wszędzie tam ludzie pojawiają się z tamtych rejonów. Ale obok zaczyna się coś, co możemy nazwać nurtem antyamerykańskim i terrorystycznym. Oto atakowane są bazy amerykańskie, właściwie na wzór wcześniejszy, roku 83, ile pamiętam, w Libanie. Bazy amerykańskie, najpierw w Arabii Saudyjskiej, to jest rok chyba 93, potem jest pierwszy atak na World Trade Center w 1993 roku. Terror. Terror, który jest związany, nie wiemy, czy jest on związany formalnie, bo na to nie mamy dowodów, z Usamą ibn Ladinem i czy to on kazał, ale ideologicznie, duchowo ten duch ataków przeciwko Zachodowi, a głównie Stanom Zjednoczonym, pojawia się i zaczyna działać. I rzeczywiście Stany Zjednoczone są przedmiotem ataku. Wkrótce potem są ataki w Kenii przeciwko na ambasadę amerykańską. Ginie 200 ileś osób. Ale to już wszystko nie jest ten palestyński terroryzm, z którym mamy zawsze kłopoty, bo nie wiemy, na ile jest to walka zwierzęcia przypartego do muru, które po prostu gotowe jest się zabić, ale żeby się obronić, tylko to już są działania innego typu. To są w imię pewnej ideologii, tej, o której mówiłem, która zostaje rozwinięta przez teoretyków Usamy ibn Ladina, czy ludzi wokół niego,
istniejących, natomiast nie przez niego. To nie był żaden nigdy ideolog, ale mamy tam Palestyńczyka Abderrahmana Azzama, który jest niezwykle ważną postacią we wprowadzaniu tych teorii. W każdym razie sporo postaci, które opracowują system ideologiczny połączenia fundamentalizmu muzułmańskiego z terroryzmem, który ma swoje źródła w wojnie palestyńskiej jednak w końcu i w konflikcie izraelsko-arabskim. Ostatecznym przełomem w tej walce jest oczywiście 11 września 2001 roku. Jest to tym razem trauma amerykańska. Coś, co spowodowało całkowitą zmianę w polityce amerykańskiej wobec świata muzułmańskiego, a jednocześnie co było kulminacją owego połączenia skrajnego fundamentalizmu, skrajnej nienawiści do Zachodu wśród muzułmańskich fundamentalistów, a terroryzmem, który rodził się gdzie indziej. I po tym wydarzeniu następuje gwałtowna zmiana, gwałtowne przekształcenie polityki Stanów Zjednoczonych, ale też polityki światowej wobec terroryzmu, czy terroryzmu fundamentalistycznego, czy skrajnego, radykalnego fundamentalizmu terrorystycznego, jakkolwiek to nazwiemy, to ten nurt funkcjonuje. I wtedy po pierwsze następuje agresywniejsze działanie Stanów Zjednoczonych na Bliskim i Środkowym Wschodzie, czyli Afganistan, doprowadzenie do wyzwolenia Afganistanu spod reżimu talibów, pod pretekstem, że ukrywają Usamę ibn Ladina, ale przecież nie o to chodziło. Natomiast pomysł chyba chybiony, bo wszyscy wiedzą, że nie o to chodzi. I tym się nie usunie fundamentalizmu. Wreszcie Irak 2003 roku. Mamy takie wspaniałe rezultaty. Rzeczywiście mamy wybory w Iraku. Jedne, drugie referendum. Wszystko kończy się sukcesem. Ale kraj nie jest gotowy na akceptację tego typu wzorców, które są dla niego obce. Chwała Bogu, potrafi je dostosować do swoich własnych potrzeb. I zaczynamy mieć demokrację sterowaną plemiennie w świecie irackim na przykład. Czego my tak w ogóle tu nie widzimy, bo to istnieje podskórnie. Wiemy o tym, że o tych wyborach wcale nie decyduje pojedyncza osoba, która idzie do skrzynki wyborczej, tylko o tym decydują, czy to rody, czy plemiona, czy wpływowi politycy, których się słucha. Politycy, może jeszcze nie do końca, bo tych mamy zbyt mało, ale jest to inna demokracja. Może dobrze, że w tym kierunku wszystko idzie. Ale temu towarzyszy drugi nurt, którym nazwałbym globalizacją terroru, który zresztą od początku się pojawia. Wcale nie jest czymś takim, co powstało w tym momencie, dopiero po 2001 roku, że to nagle stał terror się globalny. Ale ten terror proweniencji muzułmańskiej rzeczywiście staje się globalny, bo jest eksportowany, uzasadniany, na pewno tym, co się dzieje w świecie muzułmańskim. Mieliśmy wydarzenia w Afryce, w Stanach Zjednoczonych, ale za chwileczkę była Hiszpania uzasadniana jednak Irakiem. Wreszcie, Rosja, proszę bardzo. Terroryzm rosyjski również uzasadniany wydarzeniami w świecie muzułmańskim. To, co się ostatnio dzieje w Kabardyno-Bałkarii, to przecież znowuż jawne wykorzystywanie ideologii muzułmańskiej
do zupełnie czego innego, do zwyczajnych celów walki, kiedyś to nazywaliśmy narodowo-wyzwoleńczej. Ci ludzie chcą być wolni, że robią to tak. To dlatego, że mają takie wzorce, które się pojawiają w wyniku tego, co powiedziałem, globalizacji terroru. I teraz pytanie już na zakończenie, jak z owym terrorem walczyć? Co możemy zrobić? Ja dzisiaj rozmawiałem ze swoimi studentami w Instytucie Nauk Politycznych. Mam taką ciekawą grupę, 50 paru osób z całej Europy. Zawsze mnie to niezwykle interesuje, jakie są ich poglądy i co jest. No dzisiaj nie zdążyłem, ale rozmawialiśmy o tym, jak temu zaradzić. I w kilka punktów jest, nie wiem, czy sobie przypomnę wszystkie. Pierwszy, najważniejszy. Głównym czynnikiem w walce z tym muzułmańskim terroryzmem są sami muzułmanie. I właściwie bez muzułmanów jesteśmy zdani na klęskę. Nie zdołamy niczego uczynić, jeżeli oni na serio się nie włączą. Ale żeby oni się włączyli, brakuje im czegoś najważniejszego. Nowoczesnej edukacji. Edukacji nie tylko w dziedzinach nauk ścisłych, bo jeśli o te chodzi, to na wysokim poziomie ona jest świetna. Natomiast edukacji humanistycznej dotyczącej dziedzin tak zwanych muzułmańskich, prawa muzułmańskiego, teologii muzułmańskiej, ponieważ te dziedziny właściwie pozostają na najniższym poziomie rozwoju, czego dowodem były rządy talibów w Afganistanie. To byli właśnie ludzie, którzy reprezentowali skutki tego szkolnictwa muzułmańskiego. Ale po prostu innego nie ma. 50% minimum ludności świata muzułmańskiego to analfabeci, a i więcej w najbardziej rozwiniętych krajach. Jeżeli ci ludzie nie będą wykształceni, nie będą rozumieli własnej religii do końca, będą ją rozumieli tak, jak ci ideolodzy, o których przed chwilą mówiłem, interpretują islam fundamentalistycznie, antyzachodnio, to możemy się pożegnać ze spokojem. Czyli sprawa edukacji. Jeszcze jeden punkt był, chwileczkę, może zapisałem w tych wypowiedziach. Chyba niestety. A nie, ten punkt jest oczywisty w ogóle, ja dlatego go zapomniałem, bo związany jest z tym poprzednim dotyczącym edukacji. Chodzi po prostu o nędzę. To jest świat biedny. Ludzie są bezrobotni i właściwie, proszę, często cytujemy przykład o bogatych szejków z Arabii Saudyjskiej, państwo, które jest najbogatsze na świecie. Dochód narodowy czy produkt narodowy brutto w Arabii Saudyjskiej jest mniej więcej na poziomie dochodu Węgier. No nie przesadzajmy, nie jest to najwyższy dochód na świecie, to jest około 7 tysięcy dolarów na głowę, chyba tak. Tyle to wynosi. Są oczywiście kraje muzułmańskie bogate, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie 20 parę tysięcy chyba jest, ale gdzie im na przykład do Szwajcarii. Więc no, naprawdę to jest istotny element. I wreszcie czwarty element, którym może zakończę jeszcze jednym zdaniem, bo się boję, że Państwa zmartwiłem. To jest Turcja. Turcja, która jest bramą do świata muzułmańskiego i pomysł na włączenie Turcji do Unii Europejskiej jest jednym z najlepszych, jaki może być. Temu towarzyszy proces barceloński z drugiej strony, kiedy włączamy kraje Morza Śródziemnego do systemu europejskiego, ale wejście, ja myślę, będzie niezwykle istotne nie tylko dlatego, by... Przepraszam za słowo, właściwie nie powinienem go użyć, cywilizować Turcję. Nie, żeby ją może
europeizować, o to będzie lepsze słowo, coraz bardziej europeizować, ale też po to, by przekazywać system wartości zachodnich i rozumienie nas, które jest bardzo opaczne w tym świecie muzułmańskim przez, no, za pośrednictwem również Turcji, za pośrednictwem również państwa muzułmanów, nie muzułmańskiego, ale muzułmanów. To tyle, co ja na ten temat myślę i co wymyśliłem i co próbowałem uzasadnić. I na zakończenie chciałbym powiedzieć jedno tylko zdanie, że ten nurt fundamentalistyczny to nie jest nurt, który obejmuje wszystkich muzułmanów i że 100% muzułmanów tak myśli. Moim zdaniem ludzi o takich poglądach jest radykalnych, narzucających pogląd, jest poniżej 1% w świecie muzułmańskim. Ale oni mają wpływ na umysły, dlatego że nikt inny z nimi nie rozmawia. Dlatego że nikt ze społeczeństwem muzułmańskim nie rozmawia. I jest to poważny problem do rozstrzygnięcia i rozwiązania. Dziękuję Państwu.